Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Fikusek, a oto jest odcineczek z GTA 5. Generalnie wczoraj nie nagrywałem nic, ponieważ nie było mnie w domu, tak samo w sobotę nie było. I po prostu musiałem sobie ogarnąć jakiś materiał dzisiaj, ale no, wczoraj nic nie było przez to, że dzisiaj musiałem ogarnąć materiał. Lecz dzisiaj macie dwa odcinki, jeden z Fun Moments, co mi się wydaje całkiem spoko wyszedł, a drugi z... Właśnie teraz te GTA. Generalnie miniaturki też nie zmieniłem w tym Call of Juarez, ale już w dupie z tym. Dzięki w ogóle za wyświetlonko ostatnie. Generalnie jeszcze przed chwilą ogarniałem sobie Discorda, bo kurde, nie pamiętam hasła za niego. Do niego w sensie, a nie za niego. Nie wiem co powiedziałem. Generalnie w dzisiejszym odcinku taki troszeczkę lightowy odcinek, ale z drugiej strony odcineczek, który no może zaciekawić trochę, ponieważ GTA Rockstar w sensie dał darmowe auta w tym oto sklepie, można powiedzieć biedniejszym sklepie. Tutaj w ogóle są jeszcze jakieś auta, których w ogóle nie znałem, nie wiedziałem. Jakieś nowe z tego tunersa. Mamy tutaj jakąś Inca RT, to jest chyba ta S2000. Kurde, ale dobra, nie patrzymy na to, tylko na to, ponieważ dają tutaj darmowe pojazdy. Prawdopodobnie są one darmowe do 15 grudnia. Wtedy chyba wyjdą nowe przeceny, w sensie nowa aktualizacja DLC, jak zwał, tak zwał. Więc tak, no, ciekawe. Weźmiemy sobie trochę aut, posprawdzamy i tak dalej. Na pewno bufale jakieś weźmiemy, one są w ogóle inne. Tak patrzę. Czekajcie. Mogę sobie kupić za darmo, co nie? I weźmy to sobie na... Nie tu, tylko jakiś inny garaż, nie wiem, tutaj. Okej, więc to by było z Buffalo. Teraz... Chcę wziąć to. Mam nadzieję, że w ogóle ma miejsce. Okej, wybierz miejsce pojazdu zamiast tego, no to trzeba na ten drugi garaż stawiać sobie. Tylko, że nie będzie miejsca na wszystkie. Więc będę brał po prostu takie najciekawsze. To kosztuje 40 tysięcy, więc w dupie z tym. Jakieś z tych bym wziął jeszcze. Niby 70 tysięcy, ale nie chcę za bardzo wydawać. Weźmy jeszcze to. Będą w sumie fajne. Buffalo jak Buffalo chyba. Choć one są najdroższe. Ten kosztuje 500 tysięcy, ten 200. Dobra, to weźmy jeszcze tego sobie. Czerwonego, żeby było fajnie. Jak mamy jeszcze miejsce, no to bierzmy. W sumie w garażu w tamtym mam jeszcze auta, które są za darmo, jak na przykład LED. Weźmy jeszcze sobie tego. I dobra. Mamy wszystkie pojazdy, takie, które najbardziej mnie ciekawiły. Bo w sumie tak, motor jest zawsze za darmo. To mam chyba. No to mam w sumie. Weźmy jeszcze. Go dodajmy. Ten garaż, nie pokazywałem go wam w sumie, ale on znajduje się, tu jest jakaś misja, on znajduje się tutaj. Jaka jest w ogóle misja? Jak najdłużej nad ziemią muszę lecieć. Czemu to auto nie chce jechać? Taki krawężniczek mnie blokował, co? W ogóle miałem jeszcze w pomyśle nagrać odcinek sobie. W ogóle dzisiaj go chciałem nagrać, ale w sumie są darmowe auta, więc można sobie je ogarnąć, zobaczyć w ogóle jakie są tam tuningi i w ogóle. Bo jeden, co słyszałem, można na lowridera robić i może ze znajomym bym nagrał w ten odcinek jakiś tuning jakiegoś pojazdu, bo w sumie jestem trochę zarobiony. Choć z drugiej strony, patrząc na to, że chcę kupić sobie bunkier, hangar i w ogóle tam jakieś, wiecie, cuda nie widać, to w sumie jestem mało bogaty. Mam 5 minut. Ale wjeżdżając chyba do garażu, wyłączy się to. Okay, jakieś auto już zostało dodane do mojego garażu. Mam nadzieję, że to jest w ogóle garaż, do którego jadę, nie? Ale wydaje mi się, że tak, bo mam w sumie trzy garaże, więc chyba powinien być ten. Drugim pomysłem, jakim chciałem w ogóle dzisiaj nagrać, co wspominałem przed chwilą, to było to, że chciałem, żeby nagrać odcinek taki lightowy, trochę pogadankowy, w którym właśnie mówię sobie jakieś tam gówna, jakieś rzeczy, no i robię sobie challenge, że mam jechać przepisowo. Widziałem takie coś już na YouTubie, czy się dobrze przyjęło, nie wiem, bo to w sumie nudny pomysł, ale
Zawsze to jest coś innego niż import-export na moim kanale. Drugą rzeczą to jest na święta, chcę coś zrobić, ale jeszcze nie ma zimy, więc nie mogę tak zrobić. No i jeszcze w sumie świąt nie ma, więc mam jeszcze czas. No i oczywiście nowy DLC dochodzi we wtorek, w sensie w środę chyba. A w środę mam wolne, więc mogę sobie coś tam nagrać też, sprawdzić co to dodaje i w ogóle. No chyba, że to wejdzie dopiero tam w środę pod wieczór, nie? No to w czwartek bym to nagrał i w czwartek też by był odcinek o 15. Więc jeśli jesteś ciekawy, co dojdzie do GTA, możesz zasubować. I będziemy, nie wiem, w kontakcie chciałem powiedzieć, ale nie ma za bardzo kontaktów z widzami. Choć ostatnio tam pisałem z jakimś, nie wiem czy widzem, ale po prostu wszedł na mój film. I ogarniał sobie właśnie tego. Tak chciałem kurwa powiedzieć. Ogarnialiśmy jakoś jego problem z DBD. Okej, okay, więc tak, auto już mamy jak już widzimy. Więc mam ten pojazd razy dwa. Kurwa by się go przydało sprzedać, ale jak na razie nie potrzebuję. Mam w ogóle taki sam pojazd jak ten, tylko że kurwa z dachem. Bez dachu w sensie. Ale można sobie go zamontować jak widzę. Tu jest ten kabriolet. Dobra, zobaczmy sobie jakieś Buffalo. Tutaj, czy to jest autem Franklina? Chyba to, nie? Tak, to bo to ten przód taki, nie? Drywny. Więc zobaczmy, co tu w ogóle jest. Samochody są za darmo, tak jak już wspominałem, do dnia chyba 15 bądź 14, więc jeśli chcielibyście sobie ogarnąć jakieś autka, które kosztują w sumie 500 000 tu ton kosztuje chyba. Więc to nie jest mało. Możecie po prostu sobie wbić i ogarnąć, nie? Ja bym w sumie jeszcze wbił i ogarnął sobie tamto, skoro tu już jesteśmy. Ponieważ do tej helki fajnie by było się dostać. Tu nie było jakiegoś tego jumpa, takiego skoku. Oni mnie prowadzą tym GPS-em w tym zadupiu. Okej, nie mogę przez te krzaki przejechać, a na roleplayu się dało. Spoko. Dobra, tu jest ten skok. Chyba? Nie wiem, kurwa, nie widzę go. O, teraz go widzę. Zróbmy sobie tą misję, wiem, że ona nic mi nie da. Udany skok kaskaderski, dobra, to git. Wiem, że mi nic nie da, ale chciałbym być chociaż w tej topce. Top 3. Więc sobie weźmy tą helkę. Podlećmy sobie w górę na 10 metrów i wyjdźmy. Jedziemy wtedy sobie do tuningu. Więc możesz tam sobie przewinąć, ziomek. Trochę sekund, jeśli cię to nie ciekawi. Jeśli mam być szczery, to ten pojazd zawsze miał spoko modyfikacje. Tak jak ten. Jak Michaela czy to Masona, nie wiem, zawsze mówię Mason, Michael. Aha, dobra, to trzeba przy ziemi jechać. Lecieć w sensie, sorry. Za wysoko. Weźmy sobie metrów, przelećmy tak może, żeby być w top. Dobra, zaraz się w ogóle z wami widzę. Wtedy zrobimy sobie wszystko. Okej, okay, jestem, więc udało mi się zjebać tą akcję, więc mam kilometr przelecone, nie wiem jak to się w sumie mówi. Teraz wracam sobie do Buffalo, czy tam Bravado, Buffalo, chyba tak to się nazywało. I ten, ogarniemy sobie jakieś tam tuningi może. Ja się nie wiem, czy w ogóle to się da tuningować jakoś, bo to jest wersja coś tam, Pizwaser chyba, 5000 na rękę, więc git do portfela, to nie wiem. W sumie pozdrawiam każdego, co tu jest i może ogląda. A my teraz lecimy sobie do tuningu. Taka akcja, że co to było? Ten zaraz w autodestrukcję będzie miał. Mam nadzieję, że mnie nikt nie będzie gonić za to. Kurde, jakie levele oni mają, tu po 700, nie ma drugi, więc rozbieżność levelów naprawdę fajna. To w sumie jest garaż. Pamiętam, że jak na PlayStation 3 zgrałem sobie, chyba klasik to miał. Ten garaż, ja akurat nie byłem takim człowiekiem, co miał garaż i cheater jakiś chyba hajs dał, bo mu chyba dał trochę. Ale nie będę szczegóły sprawdzał. Okej, tu mi nie otwierają. Po giga chad. Gdzie mi otworzą? To jest otwarte? Jest otwarte. Więc dobrze.
Kierunek Los Santos Custom. Generalnie w tym miejscu mam garaż, bo chyba go dostałem za darmo. Nigdy bym tutaj nie kupił miejsca garażowego. Chyba że go kupiłem, bo był na przykład najtańszy, no to wtedy ja się spoko i w sumie jest blisko do Los Santos Custom, więc ten, ale no, jakbym miał kupować jakiś garaż nowy bliżej, kurde, środka, centrum miasta, blisko mojego biura czy coś. Okej, okay. No właśnie, to jest ten sprank, a nie pizbuster, więc też się pojebałem, ale spoko, dobra, 300 dolców i zobaczmy, co on tu kurwa ma. No ma jakieś tuningi, nawet nie mało. Okej, okay, ale czy ja go chcę, kurde, tuningować? Naprawdę, rurki fajne ma. Te rury to bym kupił aż, ale no nie chcę, kurde, tuningować, tak szczerze. Sprawdzę sobie momenty. Momenty? Sprawdzę sobie, jak można tuningować. Jeśli chodzi o mnie, to jest spoko, maska, tylko że wolałbym chyba to, maybe. Bo jakaś różnorodność jest, nie? Klaksony to tam w dupie. Stawy neonowe. Wiecie, reflektory niby są tak, a gdzie można kupić takie reflektory czerwono, czerwone czy coś? Bo w salonie, tej. Salony. Tam gdzie możesz, strefa bitwy czy jakaś strefa wojny? Sprzedaj za zero. To jest za darmo. Jakby się dało go sprzedać, to CXZ jest trochę, nie? I co to jest za spoiler ten ostatni? Ciekawe, z takimi podpórkami czy coś. Ciekawe, ciekawe. Skrzynia biegów. Wiecie, jaki jest problem tym, z tym pojazdem w sumie? Taki, że nie da się go robić, można powiedzieć. Co tu się zmienia? Kurde, nic. A w tym pierwszym to... Okej, okay, dobra. To w pierwszym jednak da się coś zmienić. To wygląda inaczej. Ciekawe wygląda. Budowa biel. Zobaczcie, w ogóle to lakierowanie jest ciekawe moim zdaniem, nie? Bo tu jest zielone z żółtym, białym. A jak dam na przykład niebieski, to on jest taki ciemny zieleń, taki czarny nawet i niebieski, nie? Dzikie jakieś lakierowanie. Dobra, ale powiem wam tak, no jakoś szało nie robi to, że to jest darmowe auto, nie? Kurde. To rider jakiś. Nami mi opowiadał o tym, że w ogóle takie auto istnieją, że są za darmo. Właśnie on mi opowiadał, że... Nie przejadę. I on mi opowiadał właśnie, że jest to do 15, więc jeśli łamie, no to średnio, nie? Ale wiecie, mógł się pomylić. A ja nawet nie sprawdziłem i teraz pierdolę głupoty powiem na odcinku. Więc no, chuj na z grzybem. Generalnie jeśli chodzi o mnie, drugą chujną z grzybem jest to, że nie wiem, jakie auto może być lowriderem i może być fajne do tuningów. To jest spoko. Tu ten pojazd jest spoko do tuningów. Jak na to, że jest to stare auto i w ogóle, to można mu wybaczyć, bo te stare auto mają naprawdę mało możliwości. Ale jakie auto by miało dużo możliwości, nie? Mam takie auta. Chyba to czerwone. To jest auto, czekajcie, to jest w ogóle auto, które ja tu już miałem na tym garażu, czy to jest auto, które posiadałem wcześniej? O, chyba to jest to, nie? Weźmy jeszcze to sobie dodajmy. Ja nie jestem tu żadne drogie auta. Nie, nic, tutaj mnie bardziej ciekawym, ale kosztuje tyle, że już się kurwa nie chcę na to patrzeć. Dobrze. Kurwa. To to? Nie no, to na lowridera nie wygląda. Okej, okay, ja bym spróbował w ogóle nie brać teraz tych pojazdów już naklejone, bo one są odklejone. A, bo wiecie. Ale moim zdaniem są gorsze. Z takiego powodu, że po prostu nie wiem, tak mi się wydaje, że są gorzej do tuningów. Nie da się jakichś malowań wstawić. Że takie auto jak tu to też nie będzie miało żadnych malowań. W sumie nie wiem, czemu GPS odpalam, skoro wiem, gdzie mam jechać w ogóle, ale spoko.
Ale dobra, jakieś auto niby powinno być porządne do lowridera i najbardziej najbliższe temu stwierdzeniu jest moim zdaniem ten pojazd, ponieważ no dosyć tak już wygląda, wiecie, nie? Można skakać kuźwa nim jak GTA San Andreas. Stallion. Dobra, zobaczmy co Stallion potrafi. Okej, okay, klaksony, trzymam ja w to kliknąć, nowym, światła. Można sobie dach dorobić. Przedać go. No i tyle, kurwa. Pokaż mi torowe. Nie no. Chujowo to trochę wygląda. Jak powiem. U Benisa, Kenisa, kurwa by to nie poszło. Dobra, ja wam powiem tak, czat. Jeśli chcecie sobie autko za darmo, no to śmiało bierzcie, nie? Bo co... Po co taki pojazd w sumie oddawać? A konia, możesz sobie go wziąć za darmo, no to sobie go weź za darmo. Jeszcze wam pokażę, jak się szybko zarabia pieniądze. Jak się zarabiało u mnie na początku. Bierzesz sobie auto takiego gościa, wsiadasz. Kurde, tamten pojazd sobie zwróćmy, bo nie chcę kurwa mi się już nim jechać. I w sumie pewnie nigdy nim nie wjadę, bo się spodziewałem czegoś lepszego, a nie jakiegoś auta za 500 000, co w sumie jest chujowe. Choć ten Buffalo jeszcze git, tam coś w miarę może coś z tego być. Jakiś tuning maybe. Nie może jechać fajnie, albo jakieś ekipowo tam się wjebać. Ale tak to chujowo. No zobaczcie, nawet taki pojazd już ma więcej do zaoferowania. Mamy tutaj jakieś zawieszenia, spoilery. Mamy jakieś kurwa gówna. Maski, zmiany. Chuj, tylko karbon, ale jest. Rama jakaś. Tutaj pokaż. Fotele sobie można zmienić. Widzicie? To się nazywa. Ale dobra. Sprzedajemy go po prostu i tyle. Ciekawe, czy jakbym kupił spoiler co na przykład tysiaka, to by sprzedawał go za 7,5 tysiąca, albo nawet więcej, nie? Mam przy sobie hajs. Dobra. Ja z wami się żegnam. Do zobaczenia. Nara.